Jeżeli my tak bardzo płaczemy, że tylu młodych ludzi jest w Anglii, Francji, gdzie indziej, proszę wierzyć, ja spotykam wszędzie na wszystkich kontynentach, dużo podróżując, Niemców, Anglików, Chińczyków, Izraelczyków i kogo jeszcze. Jeśli my chcemy w świecie być czymś, to musi mieć też swoją, użyjmy tego słowa, polską diasporę. Mieć swoich ludzi, najbardziej utalentowanych, którzy sięgną kiedyś po fotele prezesów, wiceprezesów, właścicieli firm, wszędzie. Gdybym miał dzisiaj 20 lat i skończył uczelnię, czy 23 skończyłbym uczelnię, autentycznie wyjechałbym na parę lat w świat, aby zobaczyć, jak on funkcjonuje, aby podpatrzeć, jak oni to robią, aby się nauczyć czegoś więcej niż tego, czego nauczyłem się na mojej uczelni. I problem, nawet gdyby oni nie wracali, to nie będą zawsze ambasadorami polskiej gospodarki, polskiej techniki. Jeśli będzie to absolwent Politechniki Wrocławskiej, absolwentami i także promotorami Politechniki Wrocławskiej, nawiązujący kontakty.